poranka dynki. A jest z nim profesor Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Dzień dobry, kłaniam się, panie dyrektorze. Dzień dobry. O 11.00 dziś pożegnamy wybitnego trębacza jazzowego, właściwie legendę polskiego jazzu, Tomasza Stańkę. Postać bardzo istotną dla wielu pokoleń muzyków. Także postać, która była łącznikiem pomiędzy no, takimi y, wielkimi postaciami jak Krzysztof Komeda, a współczesnością, ale też osobą bardzo istotną dla Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, jeżeli przypomnimy sobie otwarcie wystawy stałej i muzykę do tej wystawy, no to właśnie to jest muzyka Tomasza Stańki, która także i dziś o 11.00 będzie rozbrzmiewać w muzeum. Właśnie podczas pogrzebu Stańki na, na Cmentarzu Powłaskowskim w Warszawie w holu głównym naszego muzeum odtworzymy tą jego muzykę. No, kiedy dotarły do nas wiadomości o jego śmierci, ja sobie przypominałem, jak rozmawialiśmy na temat tego utworu. Zamówiliśmy, to był utwór specjalnie napisany na, na y, y, wielkie otwarcie naszej wystawy stałej. Pewnie jak Stańko chodził po wystawie, jeszcze nie była otwarta, jeszcze tam jakieś trwały prace, chodził, przeglądał... Ja się. Pamiętam wtedy atmosferę takiej ogromnej tajemnicy. Nawet nie można było wcześniej wejść, zobaczyć. To bardzo wąskie grono ludzi miało tak, szansę tak, obejrzeć tę tak. wystawę. Bo, to było starannie, no, częściowa tak. tajemnica wynikała z tego, że tam trwały prace jeszcze do ostatniej <laughs> chwili. Natomiast ja się trochę obawiałem, myślałem sobie, no fantastyczny muzyk. No zresztą ja w, w młodości chętnie słuchałem jazzu, więc dla mnie to była postać, no trochę tak, wie Pan, jakby, jakby ktoś Panu powiedział, okej, okay, to zamówimy utwór Fryderyka Chopina, prawda? To miłośnicy muzyki klasycznej, że myślą, nie, nie, to nie to, ale jednak dla miłośników jazzu y, 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 Tomasz Stańko postać nie, wybitna, naprawdę wybitna. Y, i trochę się obawiałem, jak to wyjdzie. Natomiast on napisał właśnie taką muzykę, jak była potrzebna. Z jednej strony subtelną, bardzo przemyślaną, z drugiej strony awangardą. Wyważenie proporcji. To, to było piękne. Pamiętam, jak słuchali pierwsze, zresztą słuchaliśmy tego otworu już na, na, na otwarciu. Także duża strata, i, i uczcimy Mistrza puszczając tą muzykę dzisiaj w naszym muzeum. Przypomnijmy pożegnanie Tomasza Stanki o godzinie 11 na Warszawskich Powązkach. Relacja. O, po godzinie 16:30 w audycji wybieram dwójkę. W tym tygodniu państwo, to znaczy pan, panie dyrektorze oraz Jolanta Gumula, Dorota Keller-Zalewska, czyli pani wicedyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich, Polin, otrzymali nagrodę. To jest honorowe członkostwo Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Czym jest to wyróżnienie? To jest bardzo piękny gest. To jest gest, członków Zarządu Stowarzyszenia Sprawiedliwych, które zrzesza ostatnich już żyjących, bo to jest, to jest zaledwie już kilka osób, pozostało z tych ponad 6 tysięcy Polaków odznaczonych Medalem Sprawiedliwego Między Narodami Świata przez Izraelski Instytut Pamięci Narodowej, przez Yad Vashem. To był naprawdę bardzo wzruszający moment dla mnie jako historyka, który historią zagłady snogów polsko-żydowskich zajmuje się już od prawie 30 lat. Dostaliśmy honorowe legitymację w uznaniu wkładu muzeum, właśnie nie, nie, nie naszego, tylko wkładu muzeum. Ja sądzę, że należało też uhonorować Klarę, jak naszą koleżankę, która prowadzi nasz program Sprawiedliwi, Portal Sprawiedliwi, tu Państwa zachęcam, to jest najlepszy portal informujący o sprawiedliwych, o polskich sprawiedliwych w języku polskim, na pewno jaki, jaki istnieje i najbardziej popularny. Uchonorowanie tego, co muzeum robi w sprawie upamiętnienia edukacji na ten temat. I pamiętam, jak kiedyś jakiś gość izraelski się mnie dopytywał właśnie, dlaczego zajmujemy się sprawiedliwy. że to jest Muzeum historii Żydów, a z definicji sprawiedliwi nie byli Żydami. Taka jest definicja, nawet jak jeden Żyd pomagał drugiemu podczas wojny to on nie może dostać tego medalu. Ale właśnie są dwie grupy nie Żydów, które musimy pokazać na naszej wystawie. Jedno to są właśnie ludzie, którzy ratowali życie. Bez nich no przynajmniej kilka kilkanaście tysięcy polskich żydów zginęłoby bez wątpienia z, z rąk Niemców albo kolaborantów. A z drugiej strony na drugim końcu tego spektrum pokazujemy antysemitów, tak ten drugi drugi koniec jedno bez drugiego jest niezrozumiałe i y, y, sprawiedliwi nasi Stowarzyszenie uznało, że to, jak to robimy, to jest, to jest właściwie dobry sposób, to jest właściwy sposób. To wyróżnienie otrzymali Państwo podczas kończącej się dziś 38. Konferencji Genealogii Żydowskiej. To jest największe tego typu wydarzenie na świecie. Do Polski niektórzy przyjechali po raz pierwszy w życiu, odkrywają swoje korzenie. Na czym polega ta konferencja? Co jest jej celem? Jest Światowe Stowarzyszenie Towarzystw Genealogii Żydowskiej. W środowiskach żydowskich na całym świecie są ludzie, miłośnicy, można nawet, nawet powiedzieć czasami maniacy badań genealogicznych, przodków swoich i, i, i przodków społeczności, z których pochodzą. Najwięcej jest ich w Stanach Zjednoczonych i tam się odbywają konferencje. Do tej pory jedna tylko konferencja była poza Stanami, to było w Jerozolimie, to łatwo zgadnąć. Żadna jeszcze nie była w Europie. No i właśnie wybrali Warszawę. I jak mi mówili członkowie zarządu, kiedy się u nas zjawili, no bo to już ponad pół roku temu, jak zaczęliśmy przygotowania, jednym z argumentów, żeby wybrać Warszawę, było właśnie otwarcie muzeum. Chcieli, żeby członkowie ich stowarzyszenia zobaczyli nasze muzeum, bo poniekąd, jak mówili, to jest nasze muzeum rodzinne. My opowiadamy historię ogólną, w której mieszczą się historie osobiste, rodzinne, członków ich stowarzyszeń. No i to życie, wielkie przedsięwzięcie, bo do Warszawy przyjechało 800 osób z całego świata, od Australii po Alaskę. Więc, Czyli dosłownie z całego tak, świata. Dosłownie z całego świata, i byli wzruszeni. Wielu z nich rozjechało się potem po różnych mniejszych miejscowościach, mniejszych i większych. Grupa Zagłębiaków na przykład pojechała do, do, do Zagłębia Dobroskiego. Wiem, że w okolicach Lubli Lublina było parę osób. Jeszcze jeżdżą. To, to, to jest ważne wydarzenie. Takie przypomnienie, że no jest taka grupa, którą nazywamy Polonią. Emigranci i ich potomkowie na świecie, no to w tym sensie jest to żydowska Polonia. Ludzie, których przodkowie urodzili się, wychowali w Polsce, wyjechali w różnych okolicznościach, czasem bardzo dramatycznych, yy, i nadal czują jakiś związek z krajem pochodzenia swoich, swoich przodków. Jak odbierają tę współczesną Polskę, którą widzą bardzo często po raz pierwszy w życiu? Niektórzy się bali. Nigdy w Polsce nie byli. Ja słyszeli różne rzeczy. Także słyszeli różne rzeczy od członków swoich rodzin. O no, antysemityzmie przed wojną na przykład. Bardzo złą prasę nam zrobiła ustawa o bo te wiadomości docierały poprzez media, że w Polsce się dzieje coś złego. Więc ja powiem tak zauważyłem taką regułę, Im, im, im ktoś ma silniejsze uprzedzenia, jakieś negatywne stereotypy, tym większe pozytywne zaskoczenie. To, to jest tak zwane miłe rozczarowanie, tak? To, to jest więcej niż miłe rozczarowanie, bo było widać, no, zaszekowanie, że Warszawa jest nowoczesnym, dynamicznym miastem, że w tym mieście powstało fantastyczne Muzeum Historii Żydów, w którym niczego się nie podruje, mówi się prawdę i, w, w, i to jeszcze w bardzo ciekawy, taki wciągający sposób. Właśnie wczoraj na, 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 na takim przyjęciu kończącym Tą konferencję, kilka osób, bo nie podchodziło i mówiło: No, tak, byliśmy u Was, ale tylko pięć godzin <głos》> i to jest za krótko, musimy przyjechać ponownie. I to bardzo, bardzo się z czegoś takiego cieszę. Barbara Kieszet, gimblet nasza koleżanka, kurator główna wystawy stałej, Kanadyjka, sama z pochodzenia, ale odzyskała, czy uzyskała polskie obywatelstwo, bo jej rodzice byli polskimi Żydami. Także podkreśla to, że jakby jest naszym zamiarem odtworzyć, no, więź emocjonalną. Która u niektórych istnieje, u bardzo wielu nie, nie istnieje, a jest taki potencjał, żeby oni poczuli, że coś ich wiąże z tym dalekim krajem w Europie Środkowej. To pokrzepiające słowa, no. że. Ci uczestnicy konferencji wyjadą z dobrymi wspomnieniami o, o Polsce, o Warszawie i niech tak będzie. Mówimy o dobrej pamięci. A w poniedziałek dotarła do nas informacja o tym, że Polska po blisko 75 latach odzyskała tak zwane archiwum AJSA, czyli jeden z największych zbiorów, który dokumentował działania ratunkowe polskiej dyplomacji na rzecz zagrożonych zagładą Żydów. Wiem, że muzeum także brało udział w tym odzyskiwaniu? Na czym polegała państwa rola i jaka, jakie jest znaczenie tych dokumentów, które już wkrótce, za kilka miesięcy trafią do Polski? To jest część dokumentów dotyczących działań ambasadora Ładosia, ambasadora Rzeczypospolitej w Szwajcarii w latach II wojny światowej który wraz ze swoimi współpracownikami, tam w, w jego ekipie ambasady byli też pracownicy polacy, Żydzi, polacy żydowskiego pochodzenia i działaczami żydowskimi z różnych organizacji, zwłaszcza ortodoksyjnych, religijnych organizacji żydowskich. Prowadzili działania służące wyszmuglowaniu, czy jakby uwolnieniu spod okupacji niemieckiej w Europie ludzi za pomocą paszportów krajów Ameryki Łacińskiej. Dlaczego Ameryki Łacińskiej? Bo to były kraje neutralne w latach II wojny światowej. Więc wyrabiając komuś fałszywy paszport paragwajski na przykład, dostarczając mu do Warszawy albo gdzie indziej, gdzie się znajdował czy ukrywał, ten człowiek mógł pójść do władzy niemieckiej i powiedzieć słuchajcie, jestem obywatelem kraju neutralnego, to jak prowadzić jakąś wojnę i z reguły, no zasady międzynarodowe są takie, że takie osoby się uwalni, one gdzieś mogą wyjechać. Były takie szlaki przez Europę na przykład przez okupowaną Francję i Hiszpanię do Portugalii, też kraju neutralnego i stamtąd wypływały statki w różne miejsca świata. E, e, ta sprawa nawet była dosyć dobrze przebadana. Przed laty jest artykuł pani Agnieszki Haskiej z kilku lat. Natomiast nie wiedzieliśmy, że się zachowały w, no, w dosyć dobrym stanie. Yy, yy, kolega jeździł kilka miesięcy temu oglądać jeszcze, jak były w prywatnych rękach yy, te zbiory, w jakim są w stanie, no bo nikt tego nie, nie, nie widział. I jeszcze to nie są wszystkie dokumenty. Cieszę się, że one przyjeżdżają do Polski. Trochę żałuję, że nie przyjeżdżają do naszego muzeum, ale to jest taka chęć muzealnika, żeby, żeby wziąć... Bo potrafią do muzeum auschwitz no. Tak, tak. Myśmy nawet mieliśmy Mieliśmy już pomysł, gdzie je pokazać na naszej wystawie. Mamy taką sekcję pokazującą zorganizowane ratowanie Żydów podczas, podczas zagłady. Więc to jest bardzo ciekawy zbiór i ambasador Ładoś tym samym jakby, do, wcześniej wiedzieliśmy, a teraz mamy to pięknie udokumentowane, dołącza do grupy dyplomatów różnych krajów, którzy się bardzo przysłużyli do ratowania Żydów w, na swoje możliwości. Oprócz dodam jeszcze, że to nie była jego osobista działalność, on miał zgodę władz polskich, rządu polskiego w Londynie. Na przykład pewne depesze pomiędzy Bernem a, a Ameryką Północną odbywały się kanałami dyplomatycznymi. No to, to, jest, to jest złamanie zasad współpracy międzynarodowej, kiedy się do celów prywatnych no, organizacji żydowskich udostępnia kanały dyplomatyczne. To były świadome decyzje i dzisiaj z tego możemy być dumni. Do 12 września można zgłaszać kandydatów do nagrody Polin, która w grudniu zostanie wręczona po raz czwarty. Kto może się zgłaszać i kto jest takim idealnym, takim wzorem laureata? E, ustanowiliśmy tę nagrodę kilka lat temu pragnąc uznać, dowartościować, pokazać postaci ludzi, którzy poniekąd wypełniają misję naszego muzeum. A ta misja jest bardzo prosta, żeby przypominać i chronić pamięć historii Żydów polskich. W Polsce bardzo wiele dzieje się w tej sprawie. W ciągu ostatnich 30 lat w wielu miejscowościach, w tym także w bardzo małych miejscowościach, znaleźli się ludzie dobrej woli, fascynaci lokalnej historii, ktoś poruszony. Nagle są świadomiwszy, że połowa mieszkańców jego miasteczka została wymordowana 75 lat temu, którzy poświęcają swój czas właśnie po to, żeby tą historię upamiętniać, dbać o relikty cywilizacji żydowskiej, budynki, synagogi, cmentarze opuszczone. Przecież w tych, w tych miejscowościach nie ma już Żydów. I temu właśnie służy nagroda. Na naszej stronie polin.pl można znaleźć formularz taki do wypełnienia. Chcemy honorować ludzi, którzy robią bardzo różne rzeczy. Z jednej strony wśród naszych dotychczasowych laureatów jest nauczyciel historii z niewielkiego miasteczka na Podkarpaciu, wspaniały zresztą człowiek, który nie tylko prowadził działania edukacyjne, ale też kosi osobiście cmentarz żydowski w Dukli, bo teraz mówię o Dukli. Z drugiej strony mamy panią Joannę Podolską z centrum, miniamarka Edelmana w Łodzi, która też robi fantastyczne rzeczy, przypominając o, o tej wielokulturowej, wieloletnicznej historii yy, yy, Łodzi. Yy, więc yy, zachęcam wszystkich, żeby się zastanowili, czy nie znają, czy nie słyszeli, czy gdzieś w ich okolicy nie ma kogoś takiego, bo ci ludzie zasługują na. Uznanie. Tu jeszcze mogę dodać, że jak robiliśmy to akcję przez parę w zasadzie co roku zgłaszała się kolejna osoba, że chciałaby zostać darczyńcą i przywłożyć coś do tej nagrody, bo początkowo to była bardzo piękna figurka, rzeźba pani Barbary Falender, ale potem pojawili się prywatni darczyńcy, także teraz jest figurka i czek. Profesor Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN był Państwa i moim gościem w piątkowym poranku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.